Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku South Park, kolejna dawka śmiechu i dobrych emocji zabawnych. Tak więc w tym odcinku rozpoczynamy kolejny dzień w mieście South Park po bardzo ekskluzywnej nocy na statku kosmitów, gdzie różne rzeczy się działy. Tak więc dobra, wychodzimy z domu. O, już Cartman tu jest. And then a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with a report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control. And that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick. Snowful. And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. Tak jest, jebani oszuści. Mamy list do gotowości, chyba powinno być. Nowe zadanie, pozyskaj nowych sojuszników, tak więc już do tego przechodzimy. Tak, znowu mama jest naszym znajomym, oczywiście. Zwerbuj gotów, aha. Idź do szkoły i porozmawiaj z gotami, aha. Czyli trzeba będzie się przebrać tak jak oni chyba, kurwa. No dobra, no to idziemy do szkoły, ale pasowałoby tam podjechać sobie chyba flagą szybkiej podróży. I was just come over to see if, well, if you wanted to come play with us again. No jak nie? Przecież się bawię. Dobra, czyli idziemy najpierw może posprzedawać wszystko. Do naszej bazy pójdziemy może. Czyli do domu Cartmana. Tutaj, Koopa Keep. Tutaj, kurde, co to jest? Możemy to jakoś wpłynąć na to? Nie no, sądą kosmitów raczej nie bardzo. Ale strzałą... Nie, nie można. Dobra. To wbijamy do Koopa Keep. Zrobić porządki z naszym ekwipunkiem i tak dalej. Który my mamy poziom w ogóle? Szósty, no to jeszcze. Bo następny tam pancerz ogólnie KKK, Koopa Keep skład. The Grand Wizard said that I'm in charge of the shop now because I sound like Clyde. I don't sound like Clyde. Anyways, welcome weary traveler. Would you like to see my wares? No dawaj, może będzie miał coś więcej, bronię, zobaczmy. Ostrze Fatbearda. Legendarny miecz grubego somalijskiego króla piratów. Zwiększa przyrost pieniędzy o 20%, no i jest mocniejszą bronią, tak więc bierzemy to. Co tu jeszcze masz ciekawego? Rękawice ciana, właśnie wszystko na ciana, ale to na 11 poziom, tak więc jeszcze nam trochę brakuje. I naszywka ze skrzyżowaniami, pipa większa o 1, gdy zablokujesz atak. Dobra, tak więc teraz sprzedajmy może wszystko. Rękawice leśnego elfa na sprzedaż. Hełm Clyda, pancerz leśnego czapka, hełm kosmity. A i hełm KK też możemy sprzedać, bo mamy lepszą tą folię. Więcej daje pancerza. Jeszcze możemy sprzedać lans. Wszystkie te niepotrzebne rzeczy, strapony, to zostawiam, naszywki, nastroje też i śmieci. Wszystko stąd leci. To jest największy zastrzyk pieniędzy właśnie. Te wszystkie śmieci. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Aha, no tak, flaga szybkiej podróży. No i do szkoły. A może pójdziemy sobie też tutaj? Czujnik właśnie, zobaczymy. Ostatni czujnik tam trzeba przymocować, tak więc pójdziemy sobie. Ale najpierw z tymi gotami trzeba będzie porozmawiać. Byliśmy tam u nich ostatnio. Ale żeby się zaprzyjaźnić, musimy wyglądać jak oni. Mam nadzieję, że nie trzeba tam się przebierać ani nic. O. Daj im list. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. O. What's this? Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do
No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, co ci what, nie pasuje, kid. Ty? Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Patrz, jakie śmiecie. Nowe zadanie. Nonkonformatista. No, co ja w ogóle powiedziałem? Nonkonformista. Dobra, wykaż się przed gotami, czyli gdzie my mamy? Znajdź kilka fajek. Znajdź trochę kawy. Kup gotyckie ciuchy. Kup gotyckie rękawice. Co ty gadasz? Czapkę gotycką. To mamy sporo do zrobienia. No to jedziemy z tym koksem. Coś jeszcze? Chyba nic. Sorry, I've already got friends. Dobra, spoko. To zobaczmy na mapkę. Ostrze właśnie Fatbearda. No jest lepsze niż sonda kosmitów. No dawaj, zobaczymy. Nowe miksturki, fajnie. Zdolności nie mamy. Jeszcze czterech znajomych do następnej umiejętności. Dobra. Musimy tutaj pójść do tego sklepu. A i po drodze możemy tutaj tą paczkę odnieść, tak więc dobra. Do flagi, szybkiej podróży. A, mieliśmy tam pójść. No to dobra, idziemy. Wykonamy teraz zadanie poboczne. Ostatnia z tych nadajników na człowieko, tam świnie. I do czego my to mamy przywiązać tutaj? Przymocuj. Kurde. Przymocuj czujnik wykrywający do wskaźnika zagrożenia pożarowego. Dobra. O, tutaj. No to jest, mamy wszystkie, czyli możemy teraz do tego typa właśnie wrócić. Powiedzieliście mi, żeby przejść koło szczurów, trzeba na nie pierdnąć. To właśnie to robię. I nic, może tego ryku smoka trzeba na nich użyć. O, jest, pięknie. Dobra. Więc możemy... O, co tutaj się dzieje? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dawaj mapę. O, jesteśmy w jakiejś specjalnej lokacji. No dobra, pójdźmy najpierw tutaj prosto. Przed siebie. O, ja nie wiem, czy jesteśmy dobrze przygotowani na taką tutaj drogę. No ale dobra, idziemy dalej. Obczajmy sobie ten las. Ale tutaj chyba nic nie ma. Dobra, teraz tędy. Chyba... No to już się zgubiłem. I to za każdym razem gdzieś indziej się wychodzi. O nie. Dobra, spadamy stąd, bo się tutaj zgubię jeszcze i... A, dobra, no to tutaj byliśmy. Okej. Tutaj chyba nic nie ma, chyba że możecie mi coś powiedzieć. Dać wskazówkę, czy coś tutaj się dzieje. O, proszę, coś przeciw... O! Dobra, walka. Z wilkami. Nigdy wcześniej tego nie było. Jaki atak w ogóle. O nie. Silne są psy. Dobra. Zablokowany, ale ile w ogóle życia zabierają. Dobra, ostrze Fatbearda i atakujemy pierwszego z psów. Ten jest silniejszy, no to tego. Pięknie. 250 życia im zabraliśmy, a ty uleczysz nam naszego ziomka. I sam siebie teraz możesz? Nie możesz. No to będzie kiepsko. Dawaj młotem w tego żarłocznego psa. Pięknie, 194. Obroniony. O nie, dobra, Butters nam padł. Przecież się broniłem, Jezus. Dobra, dawaj, teraz przedmioty trzeba będzie użyć. Albo nie. Przywołajmy właśnie Buttersa. Pięknie.
Teraz możemy atakować, no i żarłocznego psa dokończy Butters, my tym się zajmiemy. Pięknie. I ty znowu uleczysz nam ziomka. Pięknie. No i młotem dokończysz właśnie tego psa. Dobra, jeden będzie skończony. 166. Pięknie. O, dwa razy. Jezus, tego ataku nie znałem. Pięknie. Dobra. No i teraz Butters, młotem. Słabe. 200, 202 chyba. O nie. Kogo ty tu przywołałeś? 176. No dobra, dawaj tego. Pięknie. Kurde. Dobra, leczysz znowu. Butters, leczysz naszego ziomeczka. Zabrzydzone jest jeszcze. No tak, no być tak zerżniętym przez psa też bym nie chciał. Dobra, dawaj w tego silniejszego, Butters. Pięknie. Uciekł. No i teraz nasz ziomek dokończy sprawę, dobra, wygrana walka. Powinno być sporo punktów doświadczenia, bo byli dosyć mocni, no. 36. Dobra, z tamtego nie wzięliśmy. Lutu. Ciekawe, skąd miał pies przy sobie gotówkę. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, lecimy dalej. Dobra, chyba jest, chyba się udało wrócić. O nie, chyba nie. Nie pamiętam tego miejsca i naprawdę tutaj się można zgubić. No dobra, tutaj byliśmy. Okej, czyli ja tutaj jakoś się muszę stąd wydostać. No i wracam do was zaraz. Dobra, chyba znalazłem wyjście. Znaleźli nas rodzice w tym lesie i powiedzieli, że jesteśmy uziemieni. Tak więc spróbujmy stąd wyjść i jeszcze raz idziemy zadania robić nasze. Dobra, trzeba będzie jakoś się wymknąć z domu, a nie, nikt tutaj nawet nie siedzi, nie patrzy, czy wychodzimy. Dobra, już do lasu na pewno nie wejdę. Okej, no to teraz, żeby wykonać to zadanie. Mapa. To musimy wrócić tutaj właśnie. Tutaj jest między właśnie tym sklepem z kawą. Polowanie z Jimbem. Dobra, to tymi polowaniami zajmiemy się może kiedy indziej. Teraz by pasowało flagę. Czyli idziemy z powrotem do Koopa Keep. A nie, przecież tam był, koło przystanku. Tutaj jest zaraz, dobra, spokojnie. O właśnie. Dobra, to teraz lecimy. No tutaj, najbliżej tego wszystkiego. O proszę, tego nie widziałem jeszcze. A, bo stamtąd jeszcze nie jechaliśmy nigdy. Dobra. No to jesteśmy. No proszę, już tutaj nikogo nie ma w mieście. A ten co? Nie, you have to prove your maturity to see this movie. Dobrze mu tak, okej. Okay. Zrobiliśmy dla ciebie zadanie, koleżko. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot man-bear pig readings. Come with me. I must put this data in the data man-bear pig base. Dobra, mamy klucz do schowka jego. Mamy iść teraz do jego bazy. Dobra, stąd możemy wziąć trochę kawy, tak? Jeśli spojrzymy na mapę, właśnie tak jest. Czarna kawa jest bardzo gotycka. Kup trochę kawy. Jakiej? Dark roast. Okej. Okay. Idziemy po kawkę. Dla naszych gotów, nowych kompanów, ale pewnie będą silni, jak do nas dołączą. Which of our local coffees would you... No dawaj. Gdzie ona jest? Dark Roast. Jest i kawa. Mamy przedmiot zadania. Aha. Nie możemy tutaj być z nikim. Znajomymi. No dobra, wychodzimy stąd, no idziemy dalej wykonywać zadania. Na tej ulicy jest sporo. Hey, there he is. New kid. O nie! New kid! The Elf King has requested your presence. You can either come quietly, or you can fight. But I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us.
Nie, no walczę, no jak nie, nigdy się there nie poddajemy. There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you... Okay, let's get this over with. A jednak, da się walczyć, dobra, ale co, sam na sam? Nie, no z nim. We will kill him z batersem. Dobra, ja się są silni. No nie, nie za bardzo. Ten ma 3. No dobra, w tego. Ale tylko minus 1, kurde. Dobra, w elfiego osiłka, dawaj. Pięknie, 120. Pozycja odbicia, w tego trzeba... Aj, dwa razy weszło. Aj. No ciężko będzie, naprawdę. Błogosławieństwo lasu, no to nam go uzdrowił. To w końcu jaką pozycję masz? Pięknie. Ostrzem, no to rozwal teraz elfiego obrońcę. 63. Dobra, trzeba będzie go innym atakiem. No to zdolności. Jedziesz. Profesor Chaos. Water zmienia się w geniusza zła profesora Chaosa i wyprowadza losowy niszczycielski atak. Ale grubo. No to w tego najsilniejszego. 62 ma pancerza. No to dawaj w tego. Wow. Aha, no to dobra. Kamehame! We wszystkich! Ale pięknie, doskonały atak i bardzo dobra umiejętność. Pięknie! A i znowu ten trzeci. Znowu! Przecież 3 razy wciskałem, no. Wszyscy atak aktywny i 120! Pięknie! Ej, a dlaczego? Dlaczego go dalej tutaj uderzał? Ej, to jest niesprawiedliwe. Dobra, Butters, musisz wstać, bo bez ciebie nie dam rady sam. I tylko 2 miksturki odrodzenia zostaną. No to w elfiego obrońcę i teraz potężny atak. 148, dobrze. Ej, tylko 1, szkoda, że tylko 1. Pięknie. Ale zapatrzyłem się. No to ty może teraz uleczysz. Siebie może by uleczył, ale nie. Dawaj. Leczy się dotyk. I wykończysz naszego elfiego obrońcę. Pięknie, 109. W tego teraz pasowałoby postrzelać. No. Dobra, kapłan już nie żyje. Aj, no i padł nam Butters. Atak aktywny razy 2. Przyspieszenie jeszcze, no będzie się działo. Dobra, raz tylko zblokowałem niestety. Teraz ostrzem załatwimy... No najpierw osiłka. Pięknie, no i teraz łucznika. Pięknie. Aj. No ale dobra, już po walce będzie. Pięknie. Butters nie wytrzymał niestety tej walki, ale nasz bohater. To jednak dobra. Nie warto było. No i nic, tutaj pogmatwały się nasze trochę plany na ten odcinek. No ale dobra, zobaczymy co fabuła od nas chce. No to trochę ich jest, tych elfów. Ale grubo. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Dobra, jest poziom 7. I'm sending our best ranger to help guide you. The
the bard is also at your disposal now. Co ty gadasz? Mamy nowych kumpli i teraz co tu się dzieje w ogóle? Co ja mam zdradzić moich pierwszych ziomków? Oni nie są moimi kolegami. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. O nie, mamy nowe zadanie od nich, ale ja nie chcę w ogóle tutaj mieć z nimi nic wspólnego. Ale chyba trzeba. I co, z bardem przed chwilą walczyłem i teraz mam... You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melodies. If I only had a flute. My Facebook says the Rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Mamy nową wiadomość od Randego Marsha. Dobra, co chcę? Hej, próbowałem wysłać ci link do filmiku, na którym królik bawi się z kotem, ale coś nie działa. Jest taki słodki. Znajdź go sobie. No przechuj. Don't let Cartman use you. Okej, to mamy nowe zadania, czyli co, my teraz jesteśmy po całkiem innej stronie? Nie, to jest nasze główne zadanie, a to są właśnie zadania poboczne, czyli my chyba nie musimy się zgadzać na to. Ale zobaczmy, co oni tutaj jeszcze mają. Jest sklep. A, czyli możemy tutaj też coś kupić. Elfie ostrze, proszę bardzo, mistrzowsko wykonane, biorę je. Dobre, dobre, naprawdę dobre. Sprzęt, co tutaj mają? Rękawice minstrela. Dodaje 4 punkty pancerza, zwiększa siłę ataku. Dodaje 50 punktów zdrowia, gdy twój kumpel wykona atak. Dobry kapelusz, ale nie ma żadnego pancerza niestety. A to dodaje 10 punktów pancerza obniżając i zwiększa siłę obrony, gdy twój kumpel umrze. Zobaczmy, ile nam daje nasza obecna. Dobra, kolejny nowy znajomy. Ekwipunek właśnie. Elfie ostrze, bierzemy je. Dobre. Fajne w ogóle, fajnie wygląda. A to daje 8 punktów pancerza. Czyli bierzemy, kupujemy to od niego. Dobra, może się bardziej opłaca być z elfami, bo są chyba lepiej tutaj zorganizowani w ogóle. Dobra, bierzemy strój minstrela. Okej, co tu jeszcze masz? Coś do lansu, strapony, mały gwóźdź, ataki ignorują do 30... No, biorę. I naszywki... Biorę wszystko. Dobra, możemy mu coś sprzedać. Pałkę, elfi łuk, czyli wszystko, czego nie używamy. A, i tam mongolski łuk sprzedałem. Który był chyba lepszy. Dobra, spróbujmy założyć teraz właśnie strój minstrela. 19 punktów pancerza, o to chodzi. O jak najlepszy pancerz. A rękawice, te dodają 3, to te chyba też były lepsze. No dobra, wiem. 4 punkty. Dobra, no to biorę je. Ekwipunek, no i bierzemy rękawice minstrela. No i 20 punktów pancerza i wyglądamy całkiem fajnie w tym momencie. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze dzieje w wiosce elfów. Aha, czyli on idzie z nami. No to w sumie lipa, jak nasze ziomki zobaczą z nim od razu. O, tutaj jeszcze znajomy. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So sayeth the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Dobra, kolejne zadanie poboczne. Zobaczmy, co tutaj u góry się dzieje. Ktoś tu śpi? O, można tu coś zrobić, o. Pięknie, znaleźliśmy, no w sumie nic ciekawego. No tricks, human. A, nie ma walki. Musimy się teraz akceptować. Dobra, to po jakiś skarb może tutaj wyszliśmy. Nie, nic tu nie ma. No dobra, wyszliśmy na górę na darmo. No to wracamy i... No nie wiem, trzeba będzie pójść i chyba poskarżyć się teraz Cartmanowi. Bo w sumie, no... Nie zdradzimy swoich pierwszych ziomków. Dobra, wychodzimy stąd. Czy to też będzie u kogoś w domu? Tak jest, u Barda chyba w domu. A to on idzie z nami teraz, to on będzie naszym ziomkiem. Aha. Zobaczmy, co on potrafi. Drużyna. O proszę, może też być Stan. Proszę bardzo. To coś dziwnego. Tutaj będzie karta. Aha. I tu zależy,
kto będzie z nami, czy elfy, czy ona, może oni we dwóch. Zrobimy połączenie sił, żeby pokonać jakiegoś innego wspólnego przeciwnika. Dobra, oczywiście porozglądamy się po domu. O, są i gacie. Drugi przedmiot do tego zadania. Oczywiście poszperamy tutaj, jak zawsze. Einstein. Nie no, w kiblu chyba co macie, to nie będziemy wam patrzeć, ale jeszcze co w domu u rodziców, pokoju u rodziców, proszę bardzo. O, mały medalion, pięknie. O, drzwi do garażu. Peruka barbarzyńcy, super. Coś tu można strzelić? A, poniszczyć tylko. No dobra, niszczyć to nie za bardzo bym chciał. Stłuczona żarówka, nie wiem po co, ale... Dobra, do kibla nie wchodzimy, no to ciśniemy stąd. No dobra, czyli on teraz będzie chodził za nami, czyli w sumie główne zadanie teraz to pozyskać dalej gotów. Czyli co? Kup i załóż gotycką czapkę. A czarną kawę mamy. Znajdź paczkę fajek gdzieś w South Parku. A co jest blisko nas teraz? Co możemy zrobić? Zniszcz sztandar ludzi na placu zabaw. Udaj się do rezydencji marszów i przygotuj się razem ze Stanem do walki ze złą ogrzycą. No dobra, no to dawaj, idziemy. Przygotujemy się do tej walki. A gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj, czyli to jest następny dom, ten zielony, czyli tutaj. To pomożemy mu. To w sumie tak bardziej się zajmiemy pobocznymi zadaniami. Zobaczymy, co one nam dadzą. No, gdzie jest ta ogrzyca w jego pokoju? Oczywiście zobaczmy, co masz w kuchni. Co tu się dzieje? Co tam się... Aha, tu w telewizji coś tam było. Dobra, tutaj? Wszystko bierzemy. Kolejne gacie, doskonale. Człowiek w szafie. Dobra. No tutaj nic nie miał w pokoju ten Stan, tak więc nie wiem, czy my możemy w ogóle tą... Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd! Who the fuck? Dobra. To tam nie możemy wejść. Myślimy, że to jest ta ogrzyca. Stan's dad takes really big shits. No zajebiście. Dobra, nic tu... Aha, nie, tutaj jeszcze coś mamy, jakiś pokój. No tu jest pokój rodziców. No ale tu też żadnej ogrzycy nie widzę. Pięknie, kolejne gacie. To jeszcze musimy ostatnie znaleźć i co dostaniemy? Złote gacie? No to o co chodzi z tą mapą? Przecież jesteśmy w do... Aha, może do garażu mieliśmy wejść, a nie do chaty. No też nie. O, chociaż... Nie. Szata druida. No zobaczmy ten sprzęt, ale chyba będzie słabe. Dodaję 6 punktów pancerza i wrogowie atakujący cię wręcz otrzymują do 30 punktów obrażeń. Ale grubo. No to jest dobre. Stracimy 4 punkty pancerza, ale wrogowie atakujący wręcz... Dawaj to. Szata druida. Na razie. Dopóki nie znajdziemy lepszej z większą ilością pancerza. Dobra. To co ja tutaj miałem dokładnie zrobić? Mapa. Udaj się do rezydencji marszów i przygotuj się razem ze Stanem. Aha, siostra... No to byliśmy u siostry. No to przecież co, to nie można walczyć? Jestem przygotowany. Nawet jeszcze raz spróbuję do niej wejść. Stana nie ma, no to do siostry wbijamy, no, dawaj. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. To dawaj, no, chciałbym powalczyć z nią. No, ale się nie da, dobra.
W takim razie spójrzmy na mapkę i zastanówmy się, co będziemy robić w następnym odcinku, bo tak niestety, ale przyszedł już koniec na ten odcinek, tak więc pójdziemy może najpierw tutaj przywracanie równowagi, następnie tutaj wykonać kolejne zadanie poboczne, następny sztandar tu zniszczymy i pójdziemy tu, gdzie się spotkamy z Alem Gorem oraz kupić gotycki strój, kupić gotyckie rękawice i je założyć, tak więc wykonamy główne zadanie w sumie i zobaczymy, co tutaj się dzieje, dlaczego mamy się tutaj trzymać z elfami. Tak więc dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku South Park.